Witajcie, a tutaj nagranie walki z perspektywy Dawida. Zakrada się tutaj nade mną. Korzystając z tego, że jest niewidoczny. I przechodzi do ataku boom and zoom. Jest już naprawdę blisko. Tu widzieliście bujnięcie sterem kierunku lewo-prawo. W momencie jak usłyszałem silnik, później machnięcie sterem kierunku w dół, snap roll, i to mi pozwoliło uniknąć ostrzału. O, tutaj ta seria powinna go trafić, ale nie trafiła, czemu by nie. Tutaj natomiast robi tą climbing spiral, a ja zaskoczony atakiem nie miałem zbyt dobrej pozycji, żeby przycelować, dlatego tego ognia uniknął. Ponieważ sam ten manewr stosuję i wiem, na czym polega, dlatego nie goniłem go do wyczerpania energii, tylko odbiłem w dół, cisnąć wepa, żeby nabrać trochę prędkości. Dawid się trochę za bardzo wystraszył i niepotrzebnie kontynuował spiralę, pozwalając mi na separację. Teraz dopiero zawraca i zaczyna mnie gonić, ale te parę sekund, które mi dał na odzyskanie energii, dobrze wykorzystałem i tak bardzo się do mnie nie zbliża. Postanawia zatem wspinać się i znów zyskać przewagę pułapu do kolejnego ataku boom and zoom. Tyle, że ja się zorientowałem w jego manewrze i sam też zacząłem się wspinać. Widzę, ostro żyłuję tego swojego BF-ika. Ma 219, ale 226, a ja w tym momencie 284. No to widzicie, jaki potencjał energetyczny ma Raiden w tym momencie. No, chodź Dawid. Po osiągnięciu pułapu przeciwnika robię splitesa w celu nabrania dodatkowej energii i zawracam w jego stronę na fałszywą czołówkę. Leciutkie draśnięcie od przeciwnika. Splites daje mi energię do tego, żeby podnieść nos samolotu do góry i móc podążać za Dawidem, który znowu odpowiada climbing spiral. W takiej sytuacji nie celuje się w kółko, bo to nigdy nie wchodzi. Trzeba samemu obliczyć wyprzedzenie. I ja to wyprzedzenie potrafię obliczyć. Zresztą słyszycie, dostaje, błyskają się na nim trafienia, ale nic mu się nie dzieje, bo system wspomagający uznał, że tym razem mam mu nic nie zrobić. Dlatego też odpuściłem. Poza tym skończyła mi się amunicja do 20, tak to może by coś poważniejszego udało się zrobić. No i przygotowuję się do kolejnego starcia. A Dawid znowu przeżyłował i trochę przesadził z tą climbing spiral, tracąc bardzo dużo prędkości. Tutaj chyba już się zaczęła ta foka dołączać.
Jest ta foka, czy jej nie ma? A, tu jest, AUB. No to... To Dawid tego AUBa nie widzi, no dobra. Kontynuuj. Znowu próbuję mi wziąć na czołówkę. No ja znowu unikam. Ponieważ stracił całą energię, no to ratuje się ucieczką. No bardzo ciekawe, że on tego AUBa w foce nie widzi. To jest naprawdę interesujące. O, teraz dopiero mu w wizjer wszedł. Tutaj robił bardzo głupią rzecz, mianowicie e-mail mana. Ten manewr podczas walki jest no po prostu słaby, bo wypala bardzo dużo energii i wystawia na strzał. Tutaj próbował mnie zestrzelić z dalszej odległości niż pokazuje się wskaźnik. Tyle tylko, że w unikaniu czołówek to ja jestem nomen omen masterem. I znów mu niestety to nie wyszło. I tym razem wystawia się mnie na strzał, ale tym razem wywija się ładnie i nie jestem w stanie go trafić. Za tą część to mu się naprawdę należą brawa, bo sprawował się jak należy. Prawda? Bardziej to chyba taka panika była niż jakieś świadome manewrowanie. Niemniej okazało się być skuteczne. Tutaj zrobiłem trochę szerszy nawrót, żeby wypuścić go sobie trochę dalej od siebie. No ale po spędzeniu przeciwnika na dół uznałem, że nie ma sensu go do gleby gonić. A Dawid w panice to... Praktycznie, prawie do samego gruntu zwiał. Teraz odbija ostro do góry i próbuje zaatakować fokę. Bardzo głupio robi w momencie, kiedy wie, że jeszcze ja tam gdzieś u góry się kręcę. No ale cóż, jego decyzja. Zapatrzony na fokę wystawia się na atak boom and zoom ode mnie i to kończy jego dokazywanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego.